Partnerem programu jest producent opon marki Sailum. Witajcie najmilsi w ten piękny wieczór w klimacie lokalnym. Lokalne hity tutaj lecą. Wybaczcie, może troszeczkę spóźniłem, ale też no, po pierwsze jednak dużo się działo. Było późne spotkanie prasowe w Williamsie i jeszcze był koncert Lany Del Rey, który chciałem zobaczyć fragment, chociaż żyje mi coś z tego życia. Tym bardziej, że ją lubię, a nawet bliskie mi osoby ją uwielbiają, więc po prostu zobaczyłem. Był naprawdę fajny, polecam. Natomiast przede wszystkim będziemy rozmawiać o Formule 1 i o kwalifikacjach. Dużo dziś znowu fajnych wypowiedzi. Robert bardzo dobrze, no bardzo ciekawie podsumowuje w ogóle ten sezon, znowu zdradza jakieś nowe ciekawostki na temat tego, jak to działo w Williamsie. To oczywiście na moim Facebooku, w pewnych wywiadach prasowych z soboty. Link będzie pod spodem, natomiast jutro jeszcze do nich nawiążę. Tak się wydaje, że zdążymy, bo wyścig nie zapowiada się na jakiś emocjonujący, jak zawsze w Abu Zabi zresztą, raczej będzie tak przeciętnie ciekawie. To nie będzie druga Brazylia, jeśli nie spadnie deszcz, to tutaj nie wiem, czy kiedykolwiek pamiętam, żeby tu padało, więc będzie trochę czasu, żeby omówić jeszcze inne ciekawsze wypowiedzi, więc nawiążemy do tego później. Natomiast teraz kwalifikacje, no i oczywiście po długiej przerwie od Grand Prix Niemiec, której my dobrze pamiętamy, Lewis Hamilton wraca na pole position. Mistrz świata tegoroczny, zresztą nie tylko tegoroczny, w końcu rusza znowu z pierwszego pola. Długo to trwało. No, pamiętajmy, że generalnie rekordzistą, jeśli chodzi o pole position w tym sezonie, jest Charles Leclerc. 7 pole position, tym razem się nie udało, to nie jest dobry dla Ferrari. Po 5 mają Valtteri Bottas i Lewis Hamilton, właśnie teraz zdobył 5 pole position, i po 2 Max Verstappen i Sebastian Vettel. Tylko 2. Czyli o 5 mniej niż Charles Leclerc, ale powiedzmy to bardziej zostawimy na podsumowanie. Natomiast Lewis, 88 pole position w karierze na finał sezonu. Na torze Mercedesa tak naprawdę, ponieważ 6 raz z rzędu Mercedesy zdobyły 2 pierwsze pozycje w kwalifikacjach w Abu Zabi, i gdyby nie kara dla Valtteriego Bottasa za wymianę układu napędowego, zresztą nie jedną w ten weekend, wówczas no, mieliby też pierwszy rząd startowy, ale ponieważ Valtteri idzie do tyłu, no to tego rządu nie będzie, ale wynik jest wynik, tak? Natomiast to, co jest charakterystyczne na tym torze, w tym ostatnim sektorze, no on jest oczywiście wolny, to są wolne zakręty. Natomiast to, co jest też nietypowe, to są te zakręty off-camber, czyli te zakręty o takim pochyleniu negatywnym, tak? Zazwyczaj jak jest zakręt, prawda, idzie na przykład w lewkie i ma jakieś pochylenie, no to jest tak pochylone, a tutaj w lewkie jak idzie, to jest w drugą stronę pochylony, co sprawia, że no, pewne cechy Mercedesa znowu błyszczą. Był taki moment w kwalifikacjach, kiedy Charles Leclerc, jak usłyszał, że stracił 6 dych w trzecim sektorze, to powiedział: ile? No prawie, że użył bardzo, bardzo brzydkiego określenia. Ale zaczynamy od Williamsa. Williams się w zasadzie po staremu. Pierwszy przejazd Roberta dość ciekawy, 2 sekundy straty do Georgia, coś tam nie pykło, jak to młodzież mawia teraz. Jeszcze był ten moment, kiedy taka długa taśma za samochodem powiewała i człowiek się zastanawiał, czy to coś z toru zgarnięte, ale z toru zgarnięte, żeby do tyłu samochodu, czy może coś tam, nie wiem, jakiś element mocowania się tam odlutował. To żarcik oczywiście. Tak czy inaczej, no po drugim przejeździe znacznie, znacznie bliżej Georgia, natomiast cały czas mamy tę różnicę pół sekundy. No to jest ta różnica, o której ja mówiłem przez cały sezon, zresztą od początku, że no pół sekundy to jest takie maksimum, co może wynikać z kierowców samych, natomiast no powyżej tego, no to ewidentnie musi być w bolidach. Cały czas uważam, że ta różnica była znowu w samochodach, ale w zasadzie to można, no do tego nawiązuje trochę Robert znowu, uchylając trochę rąbka tajemnicy tego, co działo się w tym sezonie. Jaki był problem podczas pierwszego przejazdu? Pierwsze pytanie. Było kilka rzeczy, które nie działały. To nie były duże problemy, rozwiązywaliśmy je. Trochę logistyki, czyli nie z samochodem. Jeden nie był właściwie związany nie z samochodem, jest samochodem, ale na samochodzie. Ciekawe, może to taśma. A drugi dotyczył tego, że mogliśmy lepiej poradzić sobie z pewną sprawą. No i znowu tego dość tajemniczo. Tak jak mówię, to nie były wielkie rzeczy. W takim razie, co wpłynęło na twoją jazdę? Gdy zaczęliśmy pierwsze okrążenie, opony nie były w odpowiednim stanie. Wiedząc, że mam drugie okrążenie, nie naciskałem mocno, drugie na tym samym komplecie. Nie chciałem bardziej obciążać gum, żeby były w lepszym stanie na drugą próbę, ale musiałem ją anulować. Zjechałem, więc straciłem trochę czasu, trochę wiedzy. A jak druga próba? Było ok. Nic spektakularnego, powiedziałbym. Nie było źle. Pewnie w niektórych miejscach mogło być lepiej, w niektórych było źle. Czyli stara bida. Tak jak mówię, brakowało mi trochę wiedzy, co może się wydarzyć. A ponieważ tu chodzi o przygotowania, tak? No, że nie był wystarczająco przygotowany.
A ponieważ tu warunki na torze bardzo szybko się zmieniają, moim punktem odniesienia był trzeci trening. A ponieważ nie miałem trzeci trening, w którym są zupełnie inne warunki, a ponieważ nie miałem, powiedzmy, porządnego okrążenia w pierwszym przejeździe, to nie byłem najważniejszy. No chodzi o to, że pierwszy przejazd, który trzeba anulować, coś tam się nie udało z powodów logistycznych. Drugi przejazd tak naprawdę był pierwszą szybką próbą Roberta, ale tutaj bez większych problemów. I teraz zasadnicze pytanie. Co sądzisz o bilansie walki w kwalifikacjach z kolegą z zespołu? Czyli to, że George wygrał 21-0, co było w zasadzie do przewidzenia. Przepraszam Was najmocniej, trochę mnie pół podoku jest chora. De facto, że tak nawiążę. Bottas dzisiaj też przyznał, że jest chory. George Russell był chory. Koledzy z Eleven też pochorowali. W związku z tym miałem się od kogo zarazić. Tak? Byli jest z kwalifikacji. Nie mam tu wiele do powiedzenia. Trudno to nazwać walką, gdy chodzi o ostatni rząd, ale jeśli chcesz nazwać to walką, to solidnie ją przegrałem. Ale jeśli potem spojrzysz na klasyfikację, to ją wygrałem. No i faktycznie, no, klasyfikację wyścigu. Jeden punkt, póki co. Jeszcze dla Roberta. Czy nie wygrałem jeszcze? Bo jeszcze jest jeden wyścig. No jeśli nastąpił to jakiś cud, nie wiem, wielki karambol na początku, Roman wrzuca wsteczny zamiast jedynki i tak zgarnia połowę stawki. Chociaż nie, Roman za bardzo z tyłu jedzie nawet. I mógłby George'a zgarnąć. No więc to nie nastąpi, tak? No to raczej George tego punktu nie zdobędzie. Burzy śniegowej też nie zapowiadali na jutro. Więc zależy, na co patrzysz. To żart. Robert żartuje. No, to sarkastyczna odpowiedź. Znaczy Robert mówi, że to sarkastyczna odpowiedź, bo to jest pytanie kolegi z Wielkiej Brytanii. Tak czy inaczej wytniesz to jak chcesz, bo znowu to kolegi z Wielkiej Brytanii. Myślę, że generalnie nie było... To nie było łatwe dla żadnego z nas. Oczywiście George wykonywał świetną robotę. Ja często miałem duże problemy, bo traciłem wyczucie auta. I tak było też tu, gdzie pierwszy trening był najlepszy i był jedyną sesją w roku, w której w pewnym aspekcie czułem się komfortowo. Był jeszcze ten moment, kiedy ze skrzydłem w Japonii, kiedy po raz pierwszy no, już jechał samochodem, z którym Robert mówił, że mógł coś zrobić. Natomiast no, znowu coś nastąpiło. Zajęło nam to wiele wyścigów, ale przynajmniej wygląda na to, że teraz zespół to rozwiązał. Coś rozwiązał, tak? Ja miałem szansę testować to w piątek. Pewnie w przeszłości to rozwiązanie było użyte u George'a. Pewnie. Mi się wydaje, że nie pewnie, tylko na pewno, ale nie ma to tak naprawdę znaczenia. Koniec końców, gdy masz taki trudny rok, to niewiele zmienia, czy jesteś 18 czy 20. To, co się liczy, to twoje odczucia i osobista ocena tego, co zrobiłeś i co mogłeś zrobić lepiej. Tego, co osiągnąłeś. Nawet jeśli trudno teraz na to patrzeć, bo generalnie sezon był dość negatywny. I do podsumowania sezonu wrócimy później, bo też kilka bardzo fajnych wypowiedzi, bardzo fajnych kwiatków padło na temat tego, jak działał zespół Williamsa. Zresztą rozwinięcie myśli, które już były wcześniej, typu myśli w stylu, że Williams wykorzystywał 10% uwag Roberta. Co mówił George po tych kwalifikacjach? To nigdy nie było moim celem. Też chodzi o to porównanie 21-0. To nigdy nie było moim celem, niczym, co sobie założyłem. Oczywiście dość wcześnie się zorientowaliśmy, że tak naprawdę walczyliśmy tylko ze sobą, bo jesteśmy tak daleko. Mam pewną satysfakcję z tej statystyki, jestem z niej dumny. To nie jest coś, co przyszło łatwo. Nie tak łatwo, jak ludzie o tym myślą. To jest trudne. Często w Q1 dostajesz jedno tylko okrążenie i to koniec sesji. I musisz za każdym razem się spisać. Jeden błąd może zmienić wszystko. Więc tak, mam z tego satysfakcję, jestem z tej statystyki dumny. De facto George nie zawsze jechał idealnie kwalifikacje i w tych momentach Robert często się do niego zbliżał, co też sam sugerował, tak, że być może George też nie pojechał najlepiej. Wybaczcie, krótka przerwa na kwestie higieniczne. Gdyby coś było słychać, to były szumy na łączach, bo się przychyliłem i kabel przerwał oczywiście. Żeby podsumować wiadomości z Williamsa, wspaniałe. Otóż w testach, bardzo ważne, bo to są testy opon nowych Pirelli, które mają, no, mają dużo ich nauczyć i mają zdecydować o tym, co mają zrobić dalej i jakie będą opony w ogóle. W zasadzie cały dzień jazd dostanie Roy Nissany. Najpierw dostanie pół dnia po tym, jak George pojedzie pół dnia we wtorek, czyli no, w zasadzie jedyny kierowca najlepszy do przetestowania tych opon będzie jeździł przez pół dnia. Prawdopodobnie dlatego, że no, to jest jedyna gwarancja, że po pierwsze, że będą mieli jakieś dane znaczące, a po drugie, że bolid przetrwa. Potem na drugą część dnia pan Nissany i potem pierwszą część dnia znowu Nissany i jeśli odpukać auto przetrwa, no to pół dnia dostanie Nicolas Latifi. Jeżeli się zastanawiacie, kto to jest Nissany, to jest syn pana, który miał kiedyś sesję w Minardi i wypadł bardzo blado, który to był rok 2005 czy coś takiego, dawno, dawno temu. Rok temu jeździł w zespole Campos, czyli to jest dobra ekipa w Formule 2 i zdobył jeden punkt. Aczkolwiek wcześniej trzasnął trzy sezony w World Series by Renault i nawet wygrywał wyścigi.
World Series to jest kategoria, która się zmienia. No, powiedzmy, że w ostatnich latach może nie była jakoś turbo topowa. No i był czwarty i piąty na koniec sezonów dwóch ostatnich, których startował, więc tutaj no powiedzmy, że w World Series miał jakieś tam wyniki, ale po przejściu do Formuły 2 to jakoś nie błyszczał, no ale w każdym razie to jest, zdaje się, że nawet w oświadczeniu prasowym, które w zasadzie można było przekopiować rok po roku różne, no to było napisane jako zdolny młody kierowca, co też by inaczej powiedzieć. Natomiast wracając jeszcze do tych stosunków między George'em a Robertem, bo to znowu jest często poruszane, naprawdę w ogóle była bardzo fajna atmosfera po kwalifikacjach. Robert był w dobrym humorze podczas wywiadów, jakby trochę kamień mu spadł z serca, że to ostatnie takie rozmowy i spotkanie po kwalifikacjach, czyli notorycznie najtrudniejszym dniu podczas weekendu, chociaż czasami w wyścigu też była katastrofa, a czasami było powiedzmy ciut lepiej. Potem spacer, akurat bo było wejście na żywo w Sky'u z George'em, takie podsumowujące tak naprawdę sezon i to Johnny Herbert był jedną z osób prowadzących. Po drodze spotkanie z Fernando Alonso, tam przybicie pionki i krótka rozmowa. Potem naprawdę super fajna atmosfera, Robert dowcipkował podczas tego spotkania, dużo było śmiechu i Robert tak naprawdę brylował w nim i rozbawiał. No, Herbert śmiał się do rozpuku i pani, która z nim prowadziła, nie pamiętam jak się nazywa, też naprawdę świetnie się bawili. George się uśmiechał. Taka znacząca myśl, o której Robert powiedział, to, że będzie trzymał kciuki za George'a, że będzie obserwował, co George robi, bo Robert wie, że George jest naprawdę no, na co go stać, że jest bardzo dobrym kierowcą. No i też Robert w zasadzie ma bardzo dobre kontakty prawie ze wszystkimi w padoku, a ze wszystkimi stara się mieć, tylko no, trzeba mieć feedback z drugiej strony. Podczas powrotu też do Williams przez cały padok trzeba przejść było, bo to stanowisko Sky Sports na początku padoku bliżej Mercedesa i Ferrari, czyli najlepszych ekip, natomiast trzeba przejść cały padok, żeby dojść do końca tam, gdzie jest miejsce Williamsa, więc po drodze jeszcze spotkanie z panem Lorenzem Strollem i krótkie pogaduchy. Nie podsłuchiwałem, od razu się wycofałem, nie chcę to za bardzo wnikać, ale wyglądało bardzo sympatycznie. Tak więc ogólnie pomimo tej statystyki smutnego końca, smutnego sezonu, ostatecznie nastrój podniosły. Także realnie można wierzyć, że jak Robert wsiądzie do samolotu, prawdopodobnie po wyścigu, to będzie to najlepszy dzień w roku. Przechodzimy do czołówki. Lewis, oczywiście pole position był nie do wyjęcia tak naprawdę. No było widać szczególnie wczoraj w drugim treningu, ale to się jeszcze może zmieniać, prawda? Max się odgrażał, że ma duży potencjał. W zasadzie po pierwszym przejeździe w Q3 to już było wiadomo, że to jest wyjęte, że raczej nikt go nie dotknie. No i powiedział, że pierwszy przejazd w Q3, mówi, czułem rzeczy, że jest wyjątkowe. No ciekawe, tak, że po tak długim czasie zwraca na pole position w tym ostatnim wyścigu, ale to jest tor Mercedesa. Też ciekawe było, że prezydent FIA i rząd albo kto to Wolfa siedział sobie w garażu Mercedesa, czekając na to, aż zdobędzie to pole position. Valtteri Bottas powiedział, że tak, że jest chory, ale mówi, że jak już wsiada do samochodu, to ta adrenalina, kicks in, jak to powiedział, i że się tego nie czuje. Robiłem co w mojej mocy, ale i tak startuję z tyłu. Jutro czeka mnie wyzwanie, ale może być fajnie. Gratuluję Lewisowi, 88 to wspaniały numer. I tutaj taka uwaga, Roger Benoit, tak, czyli nasz szwajcarski kolega podszedł do nas i mówił, że niefortunna wypowiedź, też niefortunny numer dla Lewisa i też niefortunny numer Roberta, bo on jak na przykład pisze, no pisze po niemiecku, jest Szwajcarem, ale pisze po niemiecku, to stara się nie wymieniać tych cyfr, bo one tam się bardzo źle kojarzą. No ale to taka anegdotka. Max pojedzie z drugiego pola, mówi, niewiele więcej mogłem zrobić. Maxowi zabrakło moi najmilsi, no, 4 dychy do Lewisa prawie, no czyli dość spora. Brakuje nam przyczepności w porównaniu z Mercedesami, najwięcej tracimy w trzecim sektorze, czyli tam, gdzie są zakręty. Wróćmy do testów w Barcelonie, ja chciałbym. Ponieważ był ten moment, no tam Ferrari brylował i tak dalej, były to ostatnie przejazdy i no, pamiętam jak dziś, jak stałem tak na wprost, jak jest ostatnia szykana, ta nowa szykana, znaczy nowa, już nie nowa, ale dobudowana szykana, kiedyś był tam po prostu łuk w prawo, do łuku w prawo, a potem zrobili prawo, lewo, prawo, żeby było wyprzedzanie na głównej prostej, co oczywiście nigdy nie zadziałało. I stałem tam i po prostu byłem zachwycony tym, jak kierowcy Mercedesa, wychodząc z wolnego prawego zakrętu, są w stanie na wyjściu dodać gazu i to jest, wiecie, zakręt w zakręt. Potem trzeba zmienić kierunek jazdy, gdzieś tam w tym momencie nacisnąć hamulec mocno, żeby się skomować do drugiego zakrętu. Czyli z takiego, wiecie, bum, bum. I jeszcze wymiana, tak, totalna zmiana wyważenia samochodu. Najpierw mocniej na tył, potem mocniej na przód i
po pierwsze tak gładko wychodzili, jeśli chodzi o trakcję i o to, o kulturę pracy silnika, a po drugie cała ta zmiana kierunku jazdy, to schamowanie, mieli przy tym tyle prędkości, to wyglądało tak płynnie, że od razu napisałem i na Twitterze i potem mówiłem, czy to w szybkim strzale, czy w WFAN-vlogu, że Mercedes no, w tych partiach na wolnych zakrętach kosi, nie? No i de facto trzeci sektor nie do wyjęcia. Max mówi przed wyścigiem, że muszą być realistami, że Mercedes są bardzo szybkie, ale oczywiście dadzą z siebie wszystko. Podkreślał, że tu zawsze dominują Mercedesy, szczególnie w tym ostatnim sektorze. No i też dodał, że wolałby sam wywalczyć to drugie pole, ale z drugiej strony, no wiecie, jak już jest. Ogólnie w dobry humor. Mówił, pójść do łóżka, dobrze się wyspać i dobrze się bawić jutro. To jest plan na niedzielę. Tym bardziej, że no, wygląda na to, że raczej będzie przed Leclerciem w mistrzostwach i pokona oba Ferrari. Drugi rząd dla czerwonych, Leclerc z trzeciego pola, ale była taka sytuacja, to wiecie, raz na dworze, raz pod wozem Binotto przyznał, że, no, że zepsuli, wypuścili go za późno z boksu na ostatni przejazd i Leclerc nie zdążył, to mi się oczywiście skojarzyło z Monzą, kiedy mocno kombinował tak, żeby wiecie, żeby tylko nie dać Sebowi cienia aerodynamicznego na ostatnich przejazdach karma, jakby to ujął Fernando Alonso, dlatego było to dość zabawne, natomiast w Q2 przejechał mega dobre okrążenie na mediuma. Naprawdę faktem, że w najlepszych warunkach, bo pod sam koniec, ale cały czas było to bardzo dobre okrążenie, co jest dobrym zwiastunem na wyścig. Oprócz tego pamiętajmy, że też bardzo chwalił auto na twardych oponach, jeśli chodzi o symulację wyścigu po treningach. Podejmę pewne ryzyko na starcie, muszę dojechać przed Maxem, jeśli chodzi dla mistrzostw, tak? Więc dam z siebie wszystko i zobaczymy, co się wydarzy. To jest być może ten start, to będzie prawdopodobnie najciekawszy moment wyścigu, a potem ewentualnie pit stopy i to, jak będą wytrzymywały opony. Zwróćcie uwagę jeszcze, że Sebastian Vettel nie skorzystał z okazji, bo on zdążył rozpocząć ostatnie okrążenie i nie poprawił się, czyli znowu to jakoś nie błyszczy. I do tego jeszcze walnął spina, co było też, też charakterystyczne w Q1, tak zaczynając, szykując okrążenie, wyjechał czterokrotnie mistrz świata. Ale był też rozczarowany i powiedział, to jest ciekawe, że był rozdarty, że może to pierwszy weekend, podczas którego odczułem bardziej, że chciałbym też zostać w domu, bo dziecko mu się urodziło. Ale nie ta sama, co dwa lata czy trzy lata temu, tylko nowe. Chcę zakończyć ten sezon w dobry sposób, ale oczywiście w tym równocześnie chciałbym być w domu z moją żoną. Jestem rozdarty. Niedawno mówił, że nie chce przejść na emeryturę, ale mi się wydaje, że znowu ta wypowiedź w takim momencie. Nie chcę osądzać, nie? Ja tam jeszcze niestety nie poczułem tego, jak to jest, jak się rodzi trzecie dziecko. Z drugim i z pierwszym też słabo. Natomiast no, trochę się to kłóci z tym, co mówi, że jeszcze długo chce startować oraz z pogłoskami, że ponad Ferrari innego, co jest z Lewisem Hamiltonem, przejście od 2021 roku. Może jednak czas na emeryturę. Czy dadzą radę wyścigu? No, było to tempo Leclerca na twardych opanach. Mi się wydaje jednak, że ostatecznie jest to tor Mercedesa i faworytem jest tutaj Lewis Hamilton. Albon oczywiście klasycznie, tradycyjnie na szóstej pozycji i tam ponad trzy dychy straty dla kolegi z ekipy. Z innych ważnych rozstrzygnięć Norris pokonał Carlosa Sainza wewnętrznej rywalizacji 11-10, jeśli chodzi o kwalifikacje. Hasy straciły rozpęd, prawdopodobnie po tej uszkodzonej podłodze, no bo Roman był bardzo szybki w treningach, ale potem doszło do tej kolizji z Bottasem i tam, jak powiedział, cała robota poszła do śmietnika. Roman odpadł jeszcze w Q1, a w Q2 jak ostatni Kevin Magnussen. Natomiast co ciekawe, że zespół Has dostał 5000 euro za to, że wypuścili kwiata pod koła Romana. A w Brazylii Robert dostał... Znaczy Romana pod koła kwiata, tak? Nie, przepraszam, kwiaty wypuścili pod koła Romana oczywiście, tak. Bo jestem chory. A jednak w Brazylii jakby Robert dostał karę, tak? Znaczy nie chcę, żeby William spłacił 5000 euro koniecznie, ale jest to rozwiązanie, prawda? Żeby nie karać kierowcę. A jak wiemy, Robert nic nie zawinił, no ale okej. Już ten, zostawmy to. I co, czołówka znów rusza na mediumach, bo mają taką przewagę nad pozostałymi, więc to się rozgra tak naprawdę między czołowymi kierowcami. Pewnie Bottas będzie robił tam jakiś show, no bo będzie ruszał z ostatniego rzędu. Dobra, tyle jeśli chodzi o dzisiejsze rozprawki o kwalifikacjach. Tak to ujmę gwałtownie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam oczywiście do podsumowania wyścigu jutro, a także potem do magazynu, w którym podsumujemy z Aldoną cały sezon. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.